Tym razem ściśle powiązanym ze sprawami polskimi. W studio dr Agnieszka Bryc, politolog UMK. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mamy w Polsce nowego ambasadora Izraela, Aleksander Bencwi, który przyjechał, udzielił szeregu wywiadów i już wywołał pewne kontrowersje, bo skrytykował wybory do polskiego Sejma. Dokładnie fakt, że Konfederacja przekroczyła próg wyborczy. No tak się zdarza, zwłaszcza a zaznaczyć warto, że standardem jest to, że raczej dyplomaci, zwłaszcza ambasadorowie nie wypowiadają się w sposób jednoznaczny odnośnie spraw wewnętrznych, tych politycznych. Natomiast to z jednej strony to jest jakaś taka powiedzmy, no zobaczymy w jakim kierunku będzie rozwijał się pan ambasador. To była pewna niezręczność. Nie wiem czy wszyscy państwo słuchaliście jego wywiadu, bo to ten sprzeciw był wyrażony podczas wywiadu udzielonego Gazecie Wyborczej. Jeżeli Państwo posłuchają go na przykład jeszcze raz, to faktycznie ta niezręczność padła w jednej części i pan ambasador, ja mam wrażenie, że on miał świadomość tego, że, że to jest może nie tyle krok za daleko, ale zbliża się niebezpiecznie do tej granicy uznanej za standardy dyplomatyczne, i chyba nie chciał tego do końca przekroczyć, ponieważ natychmiast w drugiej części swojej wypowiedzi, w zasadzie w tym samym w tym samym zdaniu dodał, że to jest faktycznie zasmucające z perspektywy jego, jako i może nie powiedział ambasadora, ale jako Izraelczyka, jako Żyda, ale dodał, że przecież przed Izraelem i Polską są takie sprawy, które będą wymagały współpracy i że najważniejsza jest przyszłość. Więc można by powiedzieć, że miał refleksję tego, jak balansuje na, na granicy i zobaczymy. Trzeba teraz po prostu zobaczyć, jakie będzie, jakby Ciąg dalszy otwarcia pana ambasadora, bo ja mam wrażenie, że. To już jest ten ambasador, który w porównaniu z poprzednią panią Ambasador, mówi całkiem dobrze, a nawet bardzo dobrze po polsku być Zna może. Zna Polskę był tutaj kilkukrotnie, przed 30 lat chyba po raz pierwszy. No więc właśnie, więc to też jest dowód tego, że partnerzy izraelscy postarali się, aby jakby nie, nie krytykując i nie odnosząc się do poprzedniej pani Ambasador, ale żeby to był taki przedstawiciel, który będzie w stanie pokazać taką sympatyczniejszą twarz Izraela i trochę, trochę przyciągnąć do siebie sympatii Polaków. To była świadoma decyzja, żeby teraz po pani Azari przyjechał ambasador trochę no, lepiej się poruszający w polskich sprawach, bardziej koncyliacyjny, bardziej budujący e, dobre relacje, jak nasz Magierowski w Tak, Terawibie. tak. Ja mam wrażenie, że tak, bo dużo rzeczy się wydarzyło w relacjach polsko-izraelskich, zwłaszcza w minionym czasie i to wszystko faktycznie przypadło na przedstawicielstwo pani poprzedniej pani ambasador Azari, to były, poza tym ona wykazywała, no popełniała takie błędy bardzo niedyplomatyczne. Potrafiła powstrzymać się pewnymi przed pewnymi wypowiedziami. No brakowało takiego, tego, powiedziałabym, wysokiego kunsztu dyplomatycznego. Natomiast tutaj ja mam wrażenie, że to jest faktycznie odpowiedź na taką potrzebę złagodzenia albo polepszenia relacji, jeżeli można, albo nie psucia tak bardzo, jak mogłoby być one zepsute w wydaniu poprzednim. Zwłaszcza, że ambasador Magierowski jest przedstawicielem Polski, ale tym ambasadorem, który naprawdę robi świetną robotę w Izraelu i nie mogło być tak, żebyśmy mieli takiego ambasadora, który jest raczej urzędnikiem, a nie dyplomatą. A możemy coś powiedzieć o osobistych poglądach pana Aleksandra Bencwiczy i tego nowego ambasadora Izraela w Polsce? On się czymś już, poza tą jedną wypowiedzią dla gesty wyborczej, czymś się zasłużył? Mamy jakieś przesłanie. Jaki on ma pogląd, jak może wyglądać jego misja ambasadorska w Warszawie? No więc właśnie, i teraz rzecz jest taka, że dobry ambasador, bez względu na swoje przekonania polityczne, ma być tym, który raczej będzie wygaszał pożary, który ma poprawiać relacje, a nie psuć, więc po tym poznamy pana ambasadora, że nie będzie forsował swoich przekonań. Natomiast rzecz polega też na tym, że pamiętajmy, to jest przedstawiciel państwa i rządu Izrael, więc on także. Reaguje nie, powiedzmy, inaczej funkcjonuje w środowisku polskim, natomiast to w Izraelu odbywają się wybory i to w Izraelu dzisiaj tematem numer jeden wyborów, może nie tyle wyborów, no mamy jeszcze nieutworzoną koalicję i wszyscy spodziewają się trzecich wyborów, więc jest to wrzenie polityczne i w tym wrzeniu politycznym tematem numer jeden dzisiaj jest to, jak bardzo ma się rozdzielać państwo świeckie od państwa religijnego w Izraelu. Więc te pewne odniesienia względem których pozwolił sobie wypowiedzieć się pan ambasador, to one jednak wpisują się w to nie do końca, co się dzieje w Polsce, ale jakie wrzenie polityczne mamy, jaki w zasadzie kryzys polityczny w samym, w samym państwie Izrael. W poprzedniej kampanii wyborczej Polska była bardzo mocno obecna, może przynajmniej z naszej perspektywy tak to wyglądało, że jednak ten element dyskusji czy kłótni między Warszawą a Tel Awiwem był rozgrywany wewnątrz politycznie w Izraelu. Teraz jakby ciszej o tym? Ciszej, bo temat, też troszeczkę była, też tematyka była trochę inna. Tutaj wszystkie w zasadzie siły rzucone były na taki wybór, bibi czy nie Bibi. a dzisiaj problem polega na tym, że tym Kingmakerem, czyli twórcą, albo tym, który pozwoli trwać, albo nie utworzyć się koalicji, ciągle pozostaje Avigdor Lieberman. To jest ten rebeliant, ten rebeliant, który najpierw doprowadził do rozwiązania Kneseta, a potem nie pozwolił Netanyahu stworzyć koalicji, nie wchodząc do sojuszu z premierem Netanyahu. I dzisiaj. Jakby cała rozmowa w Izraelu dotyczy tej kwestii, którą, o którą walczy Liberman, czyli jak daleko sięgać będą wpływy ortodoksyjnych partii, jak daleko Izrael stanie się halal, czyli takim państwem um, jakby właściwym, poprawnym pod względem prawa religijnego, zwłaszcza, że jest ogromny potencjał w Izraelu. Przeciwko zawłaszczeniu, zawłaszczaniu państwa przez środowisko religijne, bo to się faktycznie odbija na takim jakby w codziennym funkcjonowaniu. Więc tematem numer jeden jest nie tyle, Polska, bo naprawdę jesteśmy dzisiaj w retoryce i w mediach no gdzieś tam w głębokim tle. Natomiast kwestie tego, jak bardzo Izrael ma być żydowski, mogą gdzieś rezonować także na stosunki polsko-izraelskie. Zwłaszcza, że ta kampania, jeżeli dojdzie do trzecich wyborów, jeżeli nie uda im się utworzyć koalicji, to na jeszcze nabierze takiej brutalności, jak to ma w zwyczaju kampania polityczna w Izraelu, takiej nieprzewidywalności. W zasadzie to dłamki będą szły w każdą stronę, między innymi Polską. Z naszego punktu widzenia, z punktu Rzeczy Pospolitej, który rząd byłby lepszy? Kontynuacja bibineta Niachu razem z tymi partiami religijnymi, czyli konserwatywnymi, czy jednak liberalna, liberalny rząd oparty o tą koalicję niebiesko-białoganca? E, powiem szczerze, że to z, z takiej perspektywy kalek politycznych wygląda to. W... Powiedzmy, atrakcyjnie można by powiedzieć, że mielibyśmy do czynienia z wielką zmianą. Realia wyglądają jednak tak, że Izrael od dawna, w zasadzie od momentu, kiedy rządzi premier Netanyahu, przeszedł wielką transformację polityczną, czyli jest prawicowy. On jest znacznie bardziej prawicowy, w pewnym sensie też świecki, a dzisiaj duży wpływ zyskują partie religijne, więc bez względu na to, i to jest jakby ta różnica w odróżnieniu od tych naszych oczekiwań, bo nam się wydaje, że koalicja, rządzo, znaczy koalicja pod przywództwem Netanyahu i pod przywództwem Gantza byłyby inne. Ale rzecz jest w tym, że i Gantz, i Bibi, oni w znacznym stopniu są podobni do siebie. To są przywódcy, którzy różnią się raczej personalnie, różnią się w pewnych, powiedzmy, kwestiach jak ekonomia, jak, jak kwestie bezpieczeństwa, w niuansach, natomiast kierunek jest ten sam. Taka konfliktowość między nimi polega na tym, że w koalicji samego, tych niebiesko-białych pod przewodnictwem i Gansa, i y, Lapida mamy bardzo takie wyraźnie zarysowane osobistości, mamy takie gwiazdy sceny politycznej Izraela, między innymi byłych generałów, którzy służyli jeszcze, tak, zarządów Netanyahu i z którym są skonfliktowani. Więc można powiedzieć, że to napięcie polityczne wynika także z tego, że po z prostu... osobistych z os antypatii, tak sympatii, a nie z realnych różnic programowych. Więc pod Interesów państwa polskiego my się powinniśmy przyglądać, ale tu nie ma wielkiej różnicy kto będzie szefował, czy Gantz, czy, czy, czy Netanyahu, zwłaszcza, że dzisiaj negocjowana jest opcja tego rządu jedności narodowej. Właśnie z rotacyjnym przywództwem Igansa i, i Netanyahu, więc możemy mieć miks, takie trochę kombo polityczne. Miło jest pomyśleć o polskiej polityce wewnętrznej, kiedy się patrzy na Izrael, jak my mamy stabilnie i spokojnie, my raptem się martwimy, że będzie inna większość w Senacie, i inna w Sejmie. I to może być pewna komplikacja. Izrael od ponad roku, zdaje się, nie może wybrać stabilnego rządu. Od ponad roku, tak jest, to już rok trwa i, i, para, i jakby wyjątkowość tej sytuacji polega na tym, że e, Pierwszy raz w historii w przeciągu jednego roku mogą się odbyć trzecie wybory, no ale to jest konsekwencja tego, że w Izraelu mamy ewidentne takie pęknięcie po połowie pomiędzy zwolennikami centro-prawicy od centro-może nie lewicy, czyli bardziej centrum. I dwa, że jest to system większościowy, który ma bardzo niski, znaczy dosyć niski próg wyborczy. I zwyczajem jest, że do Knessetów wchodzi wiele partii, znaczy kilkanaście, no, koło dziesięciu plus tam kilka. I to powoduje, że to niestety wymusza koalicyjny charakter rządów. A ponieważ sama polityka na Bliskim Wschodzie, w tym Izraelu, ona nie jest inna niż w innych państwach na Bliskim Wschodzie jest bardzo brutalna, żywiołowa, tam naprawdę nie bierze się więźniów. Dniów, więc efekt jest taki, że wszyscy grają bardzo twardo i to widać, no nie tylko Netanyahu jest takim twardym graczem politycznym, bo tak samo twardym, zdecydowanym i nie do końca skłonnym do natychmiastowej koalicji, czy koncyliacji jest Gantz, a także każda mniejsza partia łącznie z Libermanem, z partiami ortodoksyjnymi, czy nawet z partiami arabskimi. Też z punktu widzenia Izraela, spójrzmy na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, na wycofanie się wojsk amerykańskich z północnej Syrii na Jemen, jak Izrael reaguje mm. na tą gorącą sytuację dookoła niego? No więc właśnie, znaczy, troszeczkę sprawa przycichła, ponieważ Izrael naprawdę skoncentrował się na, 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 na potrzebie wyłonienia rządu. Natomiast to nie oznacza, że nie zajmuje się i nie niepokoi tym, co się dzieje na zewnątrz. Bo my powinniśmy wiedzieć, że to, co się dzieje w Europie, jest kwestią wtórną. Dla Izraela bezpośrednim obszarem zainteresowania i takiego tak, zmartwienia politycznego jest, jest sąsiedztwa w sąsiedztwie zachodzą kolosalne zmiany i ta chyba najważniejsza, która dzisiaj dotyczy i przyszłości Izraela i tego jak stabilny dzisiaj może być albo jaka pozycja może być premiera Netanyahu to jest to co robią Amerykanie w regionie to co się wydarzyło w sprawie kurdyjskiej i ta słynna deklaracja wycofania się Amerykanów z północnej Syrii czyli z Kurdystanu, ponieważ to oznacza, że obecność Amerykańska w sąsiedztwie Izraela będzie mniejsza. Ona się dzisiaj ogranicza w zasadzie do takiej lokalizacji blisko granicy, takiej małej bazy blisko granicy z, z Izraelem, co bardzo osłabiło paradoksalnie samego Netanyahu, ponieważ prezydent Trump wypowiedział się w taki mało dyplomatyczny sposób, taki dla siebie specyficzny, że w sytuacji, kiedy on się dowiedział, jakie są wyniki wyborów, dowiedział się. I, że to najprawdopodobniej nie premier Netanyahu będzie tym, który zwyciężył te wybory. E, e, oświadczył, że on relację utrzymuje nie z premierem Netanyahu, natomiast z samym Izraelem, co bardzo uderzyło w ten taki wizerunek Męskiej przyjaźni politycznej między Bibi a Trumpem. To często mówiono, że Bibi Netanyahu zachowuje się w Waszyngtonie jak pani władca. Nie jak pani władca, ale jak domownik, tak. Bo faktycznie premier Netanyahu jest takim pod względem politycznym szalenie zamerykanizowanym politykiem. On tam nabierał tego charakteru polityka, doświadczenia, służył jako ambasador, ale także mieszkał wielo, wiele lat. Więc on może by powiedzieć, jest takim Izraelczykiem, ale ukształtowanym w Stanach Zjednoczonych. Ja Często w Izraelu się zarzucało, że mówi świetnie po, 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 po angielsku, bez akcentu, że się doskonale czuje w Waszyngtonie i przynosił i przyniósł wszystkie zwyczaje amerykańskie do polityki izraelskiej. To też Rosji. administracja Białego Domu na ofie często mówi, czy, czy mówiła, czy podkreślała, że była czasami zaskoczona, jak obcesowo zachowuje się premier Izraela wobec administracji Białego Domu. Jak no, potrafi być bezwzględny. No potrafi być bezwzględny, ponieważ nabrał, Zwyczajów amerykańskich, czyli takiego dążenia do, do, do celów w sposób bezpardonowy, jakby nie unikając żadnych chwytów. Ale to też w nim wzmocniła praktyka w samym Izraelu, bo naprawdę polityka na Bliskim Wschodzie jest odmienna całkowicie od tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni na salonach europejskich, do pewnej kurtuazji, znaczy, której brakuje w Izraelu i stąd też. Premier Netanyahu, mając swój taki charakter, mając doświadcze, doświadczenie w IDF-ie, czyli on był przecież tym słynnym y, y, żołnierzem. Y, 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 y komandosem, prawda? Nie tylko bratem słynnego Joni Netanyahu, ale sam był, brał, brał udział, udział w, w różnych akcjach. I bojowych. Tak jest, więc on ma w sobie nie tylko charyzm, ale takie, taką, taką, taki sznyt brutalnego, brutalnej polityki blisko wschodniej i to także może się nie podobać Amerykanom, zwłaszcza, że okazuje się, że wychodzą nie tylko w stosunku do partnerów europejskich, ale także amerykańskich historie z podsłuchami, tak, to, to które jest... są odbierane jako mało eleganckie, takie rzeczywiste. Ale nie to możemy powiedzieć, że, że ten brak sukcesu wyboru. Jego Bibi Netanyahu i jego partii, yy, i ta cała historia z podsłuchami dookoła jego domu, może osłabić yy, sympatię Donalda Trumpa do tej postaci polityki, czy w ogóle do samego Izraela? Yy, ja myślę, że nie, bo nie ma znaczenia, kim będzie rządził, znaczy kto będzie rządził Izraelem, ponieważ sympatia, ta, którą my uważamy za sympatię, tak? Tak, de facto jest interes polityczny pre prezydenta Trumpa, ale nie w stosunku do samego Izraela, ale interes polityczny utrzymania e, wsparcia politycznego przez swój twardy elektorat amerykańskich ewangelików, którzy są z kolei pro -żydowscy. Więc to nie chodzi o sympatię Netan przepraszam, Trumpa do Netanyahu, ale tu chodzi o potrzebę kolejnego e, zwycięstwa w wyborach. Jeżeli nie dojdzie do impeachmentu, jeżeli dojdzie, to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A prędko. to zupełnie inna historia. Doktora Agnieszka Bryc, politolog, specjalizująca się w polityce wewnętrznej Izraela, była gościem porankowym. Dziękuję bardzo pani bardzo doktor. Dziękuję. Bardzo. 51 na zegarach. To teraz posłuchajmy piosenki zespołu Led Zeppelin.